Subiektywny przegląd prasy, Piotr Struczyk, Sebastian Ignaciuk. Dzisiaj mamy kolejne trudne tematy, dużo danych statystycznych, cyferek, pieniążków. I ty zaczniesz od tematu numer jeden, nie tyle u nas w regionie, co w Polsce. Chodzi oczywiście o 500 zł plus. 500 dla rodzin, dla dzieci, tak, w zasadzie rzeczywiście, tak jak mówisz, mamy kilka ciężkich tematów. Ten temat jest najlżejszy, ale też wydaje mi się, że jest najbardziej istotny, ponieważ dotyczy większości, chyba wszystkich, jeśli nie prawie wszystkich rodzin w Polsce. W każdym razie, tak, mamy tutaj artykuł we Wspólnocie Łukowskiej odnośnie 500+. Urzędnicy pomagają interesantom wypełniać wnioski. My już zrobiliśmy materiał na ten temat prawie 3 tygodnie temu. I tutaj gdzieś właśnie na ekranie w tym momencie powinien się pojawić link, który może zainteresować przede wszystkim internautów, którzy będą oglądali ten materiał właśnie w internecie. Artykułem warto się zainteresować, ponieważ jest tutaj kilka wskazówek. Ten artykuł dotyczy konkretnie Łukowa. Możemy się z niego dowiedzieć na przykład, że do chwili obecnej Łukowianie złożyli około 1500 wniosków. Ile osób jest uprawnionych? Ile osób jest uprawnionych? Uprawnionych jest około 3000 łukowskich dzieci. Czyli połowa... 3000, no to 3000 to już taka poważna ilość, przy czym, o czym zresztą wspominaliśmy w naszym programie, do którego obejrzenia Państwa zachęcam, należy podkreślić, że inne programy pomocy, które do tej pory funkcjonowały w Polsce, nie były tak atrakcyjne jak ten, ale więcej szczegółów na ten temat... Więcej informacji na ten temat można dowiedzieć się właśnie z tego programu, do którego zachęcam. No i myślę, że wszystkie osoby, które mają zamiar pobrać te pieniążki, powinny ten artykuł przeczytać po prostu. I dobrze wydatkować. Przede wszystkim. Żeby nie przeznaczyć na głupoty. Ja teraz powiem o takich głupotach, tyle że to są głupoty bardzo poważne i bardzo przykre. W Siedlcach 150 nastolatków zgłosiło się na terapię dla uzależnionych od narkotyków. Straszna liczba, straszny temat. Przytoczę jeszcze kilka danych statystycznych. 60% uczniów gimnazjum wie, gdzie można kupić marihuanę i jakie są to miejsca. Dyskoteka, bar i, tu cię zaskoczę, szkoła. Jeden z ankietowanych uczniów mówi, że można zaopatrzyć się w trawkę pod czujnym okiem belfrów. Tak twierdzi 1/5 badanych chłopców i co 10 dziewczyna. Danych statystycznych tutaj jest masa, pojawia się heroina, haszysz, kokaina. No nieciekawie się dzieje, ale co na to szkoły? No ciekawe, no. Władze siedleckich szkół uparcie twierdzą, że nie ma żadnego problemu z dopalaczami, narkotykami wśród ich uczniów. Mhm. Zarówno w Elo imienia Bolesława Prusa, jak i w innych szkołach. Tymczasem pani Milena Królikowska, dyrektor kuratorium, twierdzi, że nie trafiła żadna niepokojąca informacja od dyrektorów szkół na jej biurko, mimo wielu apeli, żeby nie ukrywać tego problemu ani przed policją, ani przed kuratorium. I pojawia się tutaj puenta, którą zresztą zadaje Luisa Karaban, czyli dziennikarka, która napisała ten artykuł. Gdzie zatem uczy się 150 nastolatków, którzy zgłosili się na terapię? Skoro szkoły twierdzą, że nie ma żadnego problemu. Ktoś tam powiedział, że 7 lat temu był jakiś tam incydent, ale szybko został rozwiązany. To nie jest liczba 1, 2, 3, 4. Tak, no właśnie chciałoby się powiedzieć, że mamy idealne szkoły, ale przecież sam zdrowy rozsądek podpowiada, że na taką ilość uczniów gdzieś musi się pojawić jakiś problem. Znaczy musi, nie musi, najlepiej, żeby tego problemu w ogóle nie było. Ale jak wynika z tego artykułu, jednak ten problem istnieje. Dlaczego nauczyciele, dyrektorzy w ogóle próbują to ukrywać? No i też właśnie można sobie zadać kolejne pytanie, czy oni to ukrywają, czy mimo tego, że o tym się głośno nie mówi, czy nie, czy inaczej, czy mimo tego, że oni starają się o tym głośno nie mówić, czy próbują te problemy rozwiązać, bo to jednak, skoro coś... Twierdzą, że nie rezygnują z działań profilaktycznych, ale z drugiej strony mówią, że nie ma żadnego problemu. No właśnie, skoro chcą coś ukryć, no to pytanie, po co tak bardzo... No po trzeba to, właśnie, żeby mieć dobrą renomę szkoły. No tak, no ale... No i mieć... święty spokój. Sytuacja ta mi przypomina to, co działo się u nas w Łukowie rok temu, jak była głośna sprawa Doroty P., sekretarki jednej
z łukowskich szkół i tam radni na sesji powiatowej, cały zarząd powiedział, że u nas nie ma żadnego problemu, mimo tego, że tam całe miasto huczy, że można sobie wszystko załatwić. No i zresztą Dorota P. dostała już jakiś tam chyba wyrok. Aha, no to... No ale radni i zarząd powiatu twierdzi, że jest wszystko okej. Okay. Tak więc apelujemy o troszeczkę pokory, no i zdrowego rozsądku, no żeby tych problemów nie zamiatać pod dywan, no gdyż będą dotyczyły coraz większej liczby osób. Zachęcam do tego artykułu, jest dużo ciekawych, no niestety smutnych, szczególnie danych statystycznych, bo one mocno przemawiają. No tak. Ja to lubię tak. A prawda i tak prędzej czy później wyjdzie, więc lepiej od razu się zająć, skoro ten problem dokładnie tak istnieje. Tutaj mamy też ciekawy artykuł, przyłożył ekspedientce broń do skroni, ale o tym artykule mówił nie będę, po prostu warto sobie go przeczytać. Jest natomiast artykuł, o którym chciałbym wspomnieć. Mordercy z Rakowisk we wspólnocie regionalnej. Też głośny temat. Mordercy z Rakowisk bez dożywocia. I tutaj mamy tak jakby pod tytuł. Zuzanna i Kamil byli parą, a teraz rzucali na siebie winę. Sądu nie przekonali. To, że sądu nie przekonali, to ja tutaj mam pewną wątpliwość, ponieważ jednak nie dostali tego dożywocia. Jest to artykuł dotyczący właśnie sprawy z 2014 roku. Już dwa lata. Także już dwa lata, ale dopiero w zeszłym tygodniu sąd apelacyjny postanowił jednak nie skazywać tych młodych osób, którzy zamordowali rodziców, którzy byli przeciwni ich związku. I sąd właśnie apelacyjny postanowił nie skazywać ich na dożywocie. Tutaj w tym artykule możemy przeczytać w miarę dokładny opis zdarzenia, kiedy to właśnie w 2014 roku tak młodzi wtargnęli w nocy do pokoju i tam dokonali morderstwa. Nie będę teraz w tym momencie tych szczegółów przytaczał, ponieważ warto to już znamy. Warto to sobie przeczytać. No i warto też się zastanowić nad tym wyrokiem, czy ten wyrok był słuszny, czy może jest zbyt łagodny, czy może jest zbyt surowy. Tutaj można przeczytać argumenty prokuratora, sędziego, którzy motywują, dlaczego ten wyrok jest taki, a nie inny. Każdy ma swoją rację. Każdy ma swoją rację. Niektórzy twierdzą, że oni byli nie do końca ukształtowani mentalnie, więc chociaż byli pełnoletni, nie do końca zdawali sobie sprawę z tego, co robią. Z drugiej strony pojawiają się argumenty, że jednak byli poczytalni, więc wiedzieli, co im grozi. Wiedzieli, jakiej wagi jest czyn, którego zamierzają się... To w sumie zostawimy ocenie... Tak. Więc warto ten artykuł też przeczytać, żeby wyrobić własne zdanie. No ja, gdy przygotowywałem się do tego programu, troszeczkę mi się krew zagotowała w żyłach, gdy przeczytałem tę historię, której wcześniej nie znałem, ale myślę też, że dlatego też warto. No, budzi to emocje. No. I też, nawiązując właśnie do artykułu, o którym mówiłeś wcześniej, być może na przebieg tej sytuacji, tego zdarzenia miało miejsce marihuana, którą wypalił wcześniej chłopak jeszcze przed zamordowaniem tych ludzi, więc mamy temat młodych, mamy temat narkotyków, no czyli i narkotyki dzieci. Plus człowiek często tak. Równa się zbrodnia. No, można by to tak podsumować. A na pewno występek. Można by to tak podsumować, tak. Dlatego, droga młodzieży, zamiast brać różnego rodzaju świństwa, dopalacze, zachęcam do czytania książek. Tym bardziej, że jest 23 kwietnia, Światowy Dzień Książki. I Tygodnik Siedlecki przygotował tutaj taką fajną minisondę. Dlaczego Polacy nie czytają książek? Wypowiada się m.in. pani Barbara Stelingowska z Instytutu Filologii, Anna Łacina, pisarka, Sylwia Winik z blogu Czas na Książki. I okazuje się, że Polacy nie czytają książek głównie dlatego, że są zabiegani, nie mają czasu, korzystają dużo z komputera. Ale pani Barbara upatruje też problem w cenach książek. Twierdzi, że książki są bardzo drogie i chyba coś w tym jest. Bo książki jednak mimo wszystko no nie są tanie. Ostatnio byłem w księgarni i te ceny były takie niekoniecznie z najniższej półki. Można było trafić na promocję, ale no nie jest sztuką tak wybierać to, co jest tanie, tylko wybierać to, co chcemy przeczytać. To prawda, szczególnie, że nawet w dobie mediów elektronicznych, kiedy można książkę przeczytać w formie elektronicznej, w formie e-booka, też można sobie zadać pytanie, dlaczego e-booki
są prawie w takiej samej cenie jak książki drukowane. Wydawałoby się, że wydruk kosztuje drogi, jest drogi, dokładnie, że papier, wydanie, trzeba to wszystko poukładać i tak dalej, ale te e-booki, jeżeli można książkę kupić za kilkadziesiąt złotych papierową, a e-book kosztuje zaledwie parę złotych taniej, więc to też wydaje mi się, że to może trochę ludzi zniechęcać, bo nawet jeżeli ktoś ma tablet i myśli sobie, a fajnie, przeczytam sobie książkę, kupię sobie tanie, a tu jednak musi te kilkadziesiąt złotych zapłacić. No ale fajnie jest sobie przełożyć tą książkę, pomazać. Tak, to jednak ja osobiście na przykład wolę książki, które, po których mogę właśnie, tak jak mówisz, sobie coś pomazać, zagiąć róg i pani bibliotekarka mi nie powie, że zniszczyłem jej książkę. No po to kupuję, żeby z niej korzystać w pełni. Więc, ale tutaj jeszcze wrócę po raz enty do pani Barbary. No właśnie, bo to jednym, powinniśmy mówić. Jedną z przyczyn też jest niska jakość książek. Gdyż jak się kupi raz, drugi, trzeci książkę marnej jakości, no to już później nie chce się po prostu. I coś w tym jest. Też coś w tym jest, tak. Bo jednak trzeba przyznać, że niektórzy wydawcy starają się ciąć koszty. Te książki są, jest kiepski papier, jest mała czcionka, jest źle jest postrzegana. No, ale to chyba bardziej chodziło o treść i zawartość tą merytoryczną. Że dużo jest takiego szrotu na rynku i można się zniechęcić. Pewnie o to też chodzi, tak, bo jednak wszystko to idzie w parze, ale tak jak mówię, ja osobiście też nieraz zrezygnowałem z kupna książki, która mogłaby mnie zainteresować, właśnie tylko dlatego, że była tandetnie wydana, a poza tym jest treść. No ale jeśli chodzi o treść, to też trudno oceniać, bo każdy lubi coś innego. Jeden lubi książki historyczne, drugi zadowoli się książką, którą ja nazwałbym tanim romansidłem, ale przecież nie mnie to oceniać. Jeżeli ktoś lubi, czy nie lubi, no to trudno oceniać treść. No z drugiej strony, jeżeli wydawcy wydają kiepskie książki, to na czym oni chcą zarabiać, nie? No właśnie na tym, że wydają tanie, a chcą dużo zarabiać. No chyba tak. I to zniechęca. Tak czy inaczej zachęcamy do czytania książek, żeby nasza szkapa nie była jedyną książką, jaką w życiu przeczytaliście. I tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszy przegląd i do zobaczenia. I zapraszamy do czytania nie tylko książek, ale też gazet, o których opowiadamy. Tak. No to dziękujemy.